Co pana urzekło w tym konkretnym blogu? Tak krótko to trudno powiedzieć, bo były blogi, które po prostu były ciekawe. Było dużo fajnych blogów, naprawdę takich, które się z zainteresowaniem przeglądało, ale przy tym blogu zatrzymałem się i właściwie zatrzymałem się na dobre, dlatego że, mówiąc najkrócej, ten blog jest bardzo emocjonalny. I nie do końca wiadomo, o co chodzi w tym blogu. On może nie jest najpraktyczniejszym blogiem, a na pewno przegrywa, jeśli chodzi o praktyczność z konkurencją. Ale ma w sobie taki ładunek emocjonalności w relacjonowaniu tego, z czym się bohaterka tego bloga spotyka, co widzi, jakich ludzi spotyka, jak spędza czas z córką, bo podróżuje z córką po Ameryce Łacińskiej. Takich rzeczy się nie spotyka łatwo i takie rzeczy nie mają konkurencji, a przynajmniej nie miały jej wśród tych blogów, które przeglądałem w tegorocznej edycji. Kobietom jest może łatwiej pisać o emocjach? To dobrze, że pani powiedziała, że kobietom może byłoby łatwiej pisać o emocjach, bo jak ja bym to powiedział, to by mnie feministki zakrzyczały, ale a szczerze mówiąc i poważnie teraz, to myślę, że o emocjach jest w ogóle trudno pisać i myślę, że jest tak samo trudno pisać o emocjach i mężczyznom, i kobietom. A to, że akurat Joanna jest autorką tego bloga, to oznacza, że po prostu ta konkretna osoba potrafi przekuć to, co przeżywa, na tak ciekawego bloga. Po prostu tak się składa, że Joanna jest kobietą, ale jest przede wszystkim bardzo wrażliwą osobą najwyraźniej i ma tę umiejętność, żeby z tej wrażliwości zrobić użytek. Ja jestem pod wielkim wrażeniem tego bloga.